Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia, a przed Wami ostatnia, czyli trzecia już część dotycząca tej promocji minus 49% w Rossmanie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić rekomendacje dotyczące produktów do makijażu twarzy, czyli m.in. podkładów, rozświetlaczy czy też bronzerów. Dodam, że promocja będzie obowiązywała od 12 do 16 października. Jeśli jesteście ciekawi, które produkty moim zdaniem są godne polecenia, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Na początek lecimy z podkładami i żeby dać Wam w ogóle taki punkt odniesienia, to ja mam ogólnie rzecz biorąc cerę mieszaną i w ostatnim czasie niestety z dość tłustą strefą T. Jest to bezpośrednio związane ze skórnikami, z którymi walczę już od jakiegoś czasu, więc jeśli macie jakieś fajne, skuteczne produkty, które możecie mi polecić przeciwko zaskórnikom, oczywiście to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, będę Wam bardzo wdzięczna i z przyjemnością je przetestuję, byleby tylko się ich pozbyć. No ale tak, mam Wam do polecenia aż 4 podkłady i z pewnością osoby, które śledzą mój kanał już od jakiegoś czasu, nie będą zaskoczone tymi dwoma produktami. Mam tutaj na myśli podkład numer 1, mój absolutny ulubieniec, czyli L'Oreal True Match. Ja mam go w odcieniu 1N Ivory. W ogóle wszystkie podkłady, które mam Wam do pokazania, wpadają w taki odcień waniliowy, bo mi akurat podkłady wpadające delikatnie w taki różowy odcień nie odpowiadają, absolutnie nie. Jest to podkład sprawdzony, myślę, że wprost idealny do cery mieszanej. Stosuję go zazwyczaj na co dzień, ponieważ ma fajne krycie. Ponadto naprawdę utrzymuje się na mojej twarzy długie, długie godziny. Jest bardzo praktyczny, ponieważ posiada pompkę. No i drugi podkład jest to Revlon Color Stay. Mam go tutaj w odcieniu 150 Buff. W ogóle ja zwykle dobieram podkłady, które mają najjaśniejszy odcień. Dlatego między innymi w ogóle się u mnie nie sprawdzają podkłady z Rimmela, ponieważ są dla mnie zbyt ciemne. Co do tego podkładu, no to jest to już taki klasyk, ma doskonałe krycie i wybieram go zwłaszcza wtedy, gdy wybieram się po prostu na jakieś ważne wyjście i nie mam jakiejkolwiek ochoty martwić się o mój make-up, o to, że po prostu będę musiała go co chwilkę poprawiać, że coś będzie z nim nie tak. Naprawdę ten podkład jest na maksa sprawdzony i bardzo, bardzo trwały. Pora na kolejne dwa podkłady i są to podkłady marki Bourjois, które otrzymałam do przetestowania w tej paczce od firmy Coty. Zresztą wspominałam Wam już o tym w poprzednich odcinkach. Pierwszy podkład to Bourjois 123, mam go w odcieniu Vanilla Claire i ja go doskonale pamiętam, ponieważ miałam przyjemność używać go już w czasach licealnych, byłam z niego bardzo zadowolona, ale jakoś wtedy miałam ochotę nieustannie testować nowości i tak koniec końców od niego odeszłam i byłam bardzo ciekawa, czy coś się zmieniło, czy on nadal będzie mi odpowiadał i testując go przez te kilka tygodni powiem Wam, że no jest świetny, ma fajną konsystencję, jest idealny na co dzień i faktycznie on ma za zadanie ujednolicenie tego kolorytu twarzy i jak najbardziej spełnia swoją rolę. No i słuchajcie, drugi podkład to w ogóle zaskoczenie roku. Ja go skreśliłam na samym początku, muszę Wam się przyznać. Po pierwsze dlatego, że jest napisane, że on ma dawać efekt taki rozświetlający, więc bałam się, czy to w ogóle ten podkład będzie współgrał z moją tłustą strefą T, a się okazało, że współgra idealnie, że w ogóle się nie świecę nawet po kilku godzinach po przypudrowaniu. Naprawdę mega. Kolejna sprawa to było to, że on jest tutaj w odcieniu 01 Rose Ivory. No i jak przeczytałam Rose, to od razu myślałam, że on będzie faktycznie wpadał w taki różowy odcień, co jest dla mnie w ogóle nie do przyjęcia, ale ja tutaj różu nie widzę, jakiegokolwiek, naprawdę, to było dla mnie ogromne zaskoczenie. No i trzecia sprawa to ten podkład jest bardzo gęsty, nie przepadam za tego typu podkładami, ale co się okazało, przestało mi to w ogóle przeszkadzać w momencie, gdy zdałam sobie sprawę, jak bardzo on jest wydajny. Wystarczy po prostu tylko odrobina tego podkładu i jesteście w stanie naprawdę świetnie poradzić sobie z zakryciem wszelkich niedoskonałości poprzez rozblendowanie tego podkładu Beauty Blenderem. No i ostatnia rzecz, on ma naprawdę niesamowite krycie, więc jak najbardziej Wam go polecam. Przejdźmy do korektorów i mam Wam do pokazania dwa produkty marki L'Oreal.
korektor z tej serii True Match. Mam go w odcieniu oczywiście najjaśniejszym, waniliowym. Jest on idealny, jeśli chodzi o przykrycie wszelkich niedoskonałości skóry. Ja swego czasu stosowałam go pod oczy, ale na przestrzeni kilku miesięcy zdałam sobie sprawę, że jeśli chodzi o mnie, on jest zbyt ciężki, by stosować go tutaj w okolicach oczu. Tym bardziej, że mi się tutaj delikatnie marszczy skóra na dolnej powiece, więc no niekoniecznie, ale na przykrycie niedoskonałości skóry jest idealny. Drugi korektor jest to korektor również z L'Oreala, Lumimagic, korektor rozświetlający, dużo lżejszy niż ten poprzedni i ten idealnie nadaje się właśnie na stosowanie tutaj pod oczy. I korektor numer 3 jest to korektor marki Bourjois, który również testowałam przez kilka ostatnich tygodni. On pochodzi z tej serii Radiance Reveal, czyli dokładnie z tej samej serii, co ten podkład, do którego w ogóle nie byłam przekonana, a okazał się maksymalnym zaskoczeniem. Jego jak najbardziej stosuję pod oczy, mam go o odcieniu 01 Ivory, czyli oczywiście w najjaśniejszym. Ma on świetne krycie, jest fajnie nawilżający i ma wprost idealny kolor, dlatego jak najbardziej Wam go polecam. Mam Wam również do polecenia jeden produkt do konturowania na mokro, a jest nim ten sztyft do konturowania marki Maybelline Master Contour by Face Studio i ja mam go w odcieniu 01 Light. Wiem, że różne opinie krążą na jego temat, natomiast jeśli chodzi o mnie, to ten sztyw do konturowania to jest po prostu cudo, po prostu dwa w jednym. Tutaj sobie rozświetlamy, tu sobie konturujemy, przyciemniamy. Naprawdę mega sprawa, bardzo Wam go polecam. Nadszedł czas na pudrę i mam Wam do pokazania właściwie tylko dwa i co więcej, oba są marki Rimmel. Pierwszy, zobaczcie w ogóle w jakim on jest stanie. Jest to puder transparentny 001 właśnie z Rimmela, matujący, idealny. No i sami widzicie po prostu po tym jak on wygląda, że ja go po prostu używam dzień w dzień i jestem z niego niesamowicie zadowolona. Natomiast drugi puder to ogromne zaskoczenie, ponieważ nie jest to puder transparentny, a mimo wszystko idealnie się wpisał, jeśli chodzi o moją karnację, moje makijaże i faktycznie jest to odcień 001 Light Porcelain i jest to najjaśniejszy odcień, ale niektóre pudry mają to do siebie, że one mimo wszystko przyciemniają, a ten w ogóle nie przyciemnia, on się zachowuje tak jakby był po prostu transparentny, idealnie trafiłam z odcieniem i również testowałam go właśnie przez kilka ostatnich tygodni, jest to Rimmel Lasting Finish i również jest to puder fajnie matujący, bardzo Wam go polecam. Przejdźmy do bronzerów i pierwsza jest to właściwie nowość od kilku tygodni w mojej kosmetyczce, która się świetnie u mnie sprawdziła. Jest to produkt marki Bourjois, taka czekoladka, która również w fajny sposób pachnie, ale naprawdę bardzo przyjemnie się stosuje ten produkt. Ja zazwyczaj stosuję takie bronzery wpadające w chłodne odcienie, ale właśnie do tych bronzerów czasami daję po prostu taką smugę jakiegoś cieplejszego odcienia, żeby ten makijaż troszkę właśnie ocieplić. I ta czekoladka jest do tego idealna, również nie daje takiego mocnego efektu, więc nie musicie się martwić o to, że po prostu Wam powstaną jakiekolwiek plamy. Bardzo trwały produkt, bardzo delikatny i ma przepiękny odcień. I kolejny produkt jest to taki mały bronzerek marki Rimmel Lasting Finish Soft Color Blush 080 Bronze. Jest to produkt, który mam już od bodajże kilku lat i co jakiś czas do niego wracam. On właśnie wpada w taki pomarańczowy, raczej cieplejszy odcień i właśnie często właśnie stosuję go, żeby wykonać tą taką smugę, trochę ocieplić makijaż. Ale słuchajcie, on ma genialne zastosowanie, jeśli chodzi o makijaż oka, ponieważ ja często go używam w momencie, gdy chcę postawić na jakiś taki fajny pomarańcz na powiece. Sprawdza się on wtedy idealnie. Przejdźmy do róży i tu powiem Wam na starcie, że ja jeszcze do całkiem niedawna nie byłam jakoś specjalnie przekonana do róży, aż do momentu, gdy trafiłam na tą paletę Kate Moss dla Rimmela, mam ją w odcieniu 001 Golden Sands. Ona zawiera w sobie rozświetlacz, bronzer oraz róż i tutaj powiem takie zdecydowane zdanie, że warto zakupić tą paletę choćby ze względu na ten sam róż, bo ja praktycznie tylko jego używam, ale jest on w tak przepięknym odcieniu. Jest tak delikatny, tak ładny, że nadaje cerze całemu makijażowi, całej twarzy
takiego blasku. Ona staje się taka bardzo promienna, dlatego naprawdę jak najbardziej polecam Wam tą paletę, choćby ze względu na ten sam róż. No i drugi produkt, patrząc na niego, nie da się określić, co to jest za marka, co to jest za odcień. No niestety nie powiem Wam, znaczy nie no, markę Wam powiem, bo pamiętam, jest to marka Bourjois. Chociażby widać tutaj wizualnie to kultowe kółeczko. Jest to róż w kamieniu i on ma 6 czy 7 lat, ponieważ pamiętam go jeszcze, jak stosowałam go za czasów licealnych i słuchajcie, on nadal tutaj jest. Jest to róż z przepięknymi drobinkami, który nadaje również cerze takiego blasku. Jest to róż w kamieniu i jak widzicie, on jest niesamowicie wydajny i posiada tutaj jeszcze lusterko. Co mnie niesamowicie ucieszyło, to właśnie dostałam ostatnio do przetestowania dokładnie ten sam róż, więc nie będę musiała już stosować tego właściwie. Nie wiem, czy po tylu latach jeszcze mogę go używać, no ale trudno. I właśnie tutaj mam inny odcień, jest to róż o odcieniu, o numerku 16 w kamieniu i założę się, że będzie po prostu mi służył przez kolejne, nie wiem, 6 czy 7 lat. No i na sam koniec zostawiłam sobie moje perełki, czyli rozświetlacze, mega tanie, ponieważ pochodzą one z tych takich tańszych firm. Mam tutaj dwa rozświetlacze z Vibo, pierwszy to Royal Shimmer, drugi to Diamond Illuminator. Niestety musicie uważać w ogóle na te wszystkie rozświetlacze z tańszych półek, ponieważ ten mi na przykład spadł i jest tak roztrzaskane, że chyba już nic po prostu z nim się nie da zrobić. Ale plusem jest to, że same w sobie, nawet bez promocji, te rozświetlacze są dość tanie. One posiadają drobinki, natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, że rozświetlacze posiadają drobinki. Te wpadają w taki złoty odcień i są naprawdę przepiękne. Są to rozświetlacze prasowane. W ogóle słyszałam, że Vibo wypuściło kolejny taki genialny rozświetlacz. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale z pewnością na niego zapoluję w trakcie tej promocji. No i kolejny rozświetlacz to rozświetlacz z Lovely Silver Highlighter. Również jest to rozświetlacz prasowany i z pewnością Wam wszystkim bardzo dobrze znany. On wpada już w taki chłodniejszy, bardziej srebrny odcień i przepięknie się prezentuje na twarzy. Naprawdę, jak najbardziej jestem na tak, jeśli chodzi o te rozświetlacze. To by było na tyle, jeśli chodzi o rekomendacje, które miałam Wam do przedstawienia w tym filmie. Dajcie mi znać, czy któreś z tych produktów mieliście okazję już stosować, czy jesteście z nich zadowoleni, czy niekoniecznie. Jeśli już skusiliście się na zakup jakichś produktów, to też dajcie mi znać, co już udało Wam się kupić. Ja najprawdopodobniej do Rossmana wybiorę się właśnie w dniu dzisiejszym. Jeśli film okaże się dla Was przydatny i Wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapkach w górę. Wszystkie nowe i zainteresowane osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji. Wpadajcie na moje media społecznościowe, na mojego Snapchata oraz na mojego Instagrama. Teraz już obiecuję, że filmiki będą się pojawiały dużo częściej, ponieważ w końcu wyzdrowiałam, wykurowałam się. Owszem, mam dość dużo rzeczy na głowie, ale postaram się to wszystko pogodzić. No i od następnego filmu, słuchajcie, lecimy już z takimi filmikami stricte jesiennymi, więc śledźcie mój kanał i wyczekujcie. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.